Witam serdecznie, kontynuujemy przegląd niezwykłych polskich ptaków. Bardzo proszę, naciśnij na dole subskrybuj, bo to mój nowy kanał i jego los zależy od Waszych subskrypcji, by dalej działać. A więc subskrybujemy i zaczynamy! Batalion. Ptak legenda, zwany też bojownikiem batalionem ze względu na toki, podczas których samce rytualnie stroszą ozdobne pióra, by zaimponować i zostać wybrankiem samicy. Najczęściej niezbyt wiernym, bo po zapłodnieniu samiec często wraca na tokowisko. Co ciekawe, to niezbyt duży ptak. Samica bataliona jest zaledwie wielkości kosa. Mówi się też, że nie ma dwóch identycznie upierzonych batalionów. Niestety w Polsce ten majestatyczny ptak jest już widziany tylko sporadycznie. Dzięcioł duży. Dzięcioł duży. Dzięcioł duży buduje gniazdo w dziupli. Dziuplę wykuwa w drzewie swoim silnym dziobem. Każdego roku wykuwa nową dziuplę, więc stare otwory mogą służyć innym ptakom na gniazda. Dzięcioł zamiast śpiewać, bębni w korę drzew, oznajmując swoją obecność w lesie. Głuszec. Głuszec. Głuszec to kolejna po bażancie i cieszewiu niezwykle majestatyczna kura leśna. Skrajnie zagrożony wyginięciem w Polsce głuszec podobny jest do cieczewia, ale samiec stroszy ogon w kształcie typowego wachlarza. W trakcie toków na chwilę traci słuch, stąd nazwa głuszec. Grubodziób. Grubodziób. Największy łuszczak gniazdujący w Polsce, a czasem zostający na zimę i wizytujący karmniki. Grubodziób zwany jest pestkojadem, zatem oprócz nasion uwielbia pestki, którymi pogardzą szpaki lub my, jedząc wiśnie i czereśnie. Jaskółka dymówka. Dymówka. Jaskółka dymówka buduje gniazdo z błota zmieszanego ze śliną, najczęściej pod dachami na wsi lub wewnątrz budynków rolniczych. Jaskółki lubią stadnie przesiadywać i bujać się na liniach energetycznych. Jemiołuszka. Jemiołuszka. Jemiołuszki przylatują do Polski na zimę z bardziej zimnych, północnych krajów. Stadami objadają owoce jarzębiny, a także jemioły. Stąd też wzięła się jej nazwa jemiołuszka. Jer. Jer. Jer to łuszczak stajgi, podobny do zięby, ale Polskę traktuje tylko jako swój ciepły kraj na zimę. Jery tworzą największe migracyjne ptasie stada w Europie, liczące nawet miliony ptaków. Jeżyk. Jeżyk to absolutnie niezwykły ptak wędrowny, przypominający jaskółkę, ale większy i niemal jednolicie ciemny. Chętnie gnieździ się w otworach miejskich budynków. Uwaga! Jeżyk nie potrafi stanąć na nogach czy chodzić po ziemi, gdyż niemal całkowicie dostosował się do życia w powietrzu. Ten mistrz ptasiej akrobacji i aerodynamiki w locie potrafi się karmić, kopulować, a nawet spać. Zanotowano osobniki, które podczas wędrówki spędziły w locie 10 miesięcy bez przerwy. Kaczka krzyżówka. Kaczka krzyżówka. Kaczka krzyżówka to bardzo pospolita i jedna z najpiękniejszych polskich dzikich kaczek. Kaczor, w odróżnieniu od samicy, ma ciemnozieloną głowę. Kawka. Kawka. Najmniejszy z krukowatych.
Obok wielkości wyraźnie od innych ptaków odróżnia się siwym karkiem i policzkami. Kopciuszek. Kopciuszek. Ptak wędrowny. Na zimę odlatuje na południe Europy i do Afryki. Podobny do pleszki, ale gniazduje często także w osiedlach ludzkich. Dawniej także w kominach, stąd pewnie polska nazwa kopciuszek. Kos. Kos. Kos to pięknie śpiewający ptak średniej wielkości. Samiec jednolicie czarny z żółtym dziobem, a samica raczej szaro-brązowa z plamkami na piersi. Kos jest mylony ze szpakiem, ale w odróżnieniu od szpaka nie jest nakrapiany i nie kroczy po ziemi, ale raczej podskakuje. Kraska. Kraska. Kraska gnieździ się w dziuplach, podzięciołach lub w budkach lęgowych. Bezsprzecznie jeden z najbardziej kolorowych polskich ptaków. Ale bardzo rzadki. W kraju mamy już najwyżej kilkadziesiąt par. Krogulec. Krogulec. Krogulec zwany jest jastrzębiem wróblarzem, ale to kilkukrotnie lżejsza wersja jastrzębia. I jak sama nazwa wskazuje, krogulec gustuje raczej w ptakach wróblowatych. Choć dla samicy krogulca, gołąb stanowi raczej bardziej konkretny posiłek, gdyż jest większa od samca aż o 1/3. Kruk. Kruk. Kruk to zdecydowanie największy z naszych krukowatych. I nie spotkamy go raczej na codziennym spacerze. Jest dwukrotnie większy od gawrona i odznacza się też dużo bardziej masywnym dziobem. Krzyżodziób. Krzyżodziób. Jego niezwykły skrzyżowany dziób to ewolucyjne przystosowanie ułatwiające wybieranie nasion z szyszek drzew iglastych, zwłaszcza świerków. Samiec ma odcień czerwonawy, a samica zielonkawy. Mewa śmieszka. Mewa śmieszka. Śmieszkę spotkać możemy nad każdym większym zbiornikiem wodnym. W szacie godowej z czapeczką pokrywającą głowę, z której w zimę zostaje tylko kropka. To ptak wędrowny, ale widziany cały rok, bo po odlocie naszych śmieszek na zachód, w zimę zobaczymy te, które przyleciały do nas z północy. Myszołów. Myszołów. Najczęściej spotykany ptak drapieżny w Europie. Ma brązową tęczówkę oka, w locie szeroki, krótki ogon i najczęściej brązowe upierzenie w nieregularne, jasne centki. Aczkolwiek w zależności od lokalnego środowiska może mieć skrajnie ciemny lub jasny odcień upierzenia. Myszołów poluje głównie na myszy oraz małe ptaki. Jastrząb. Jastrząb. Jastrząb zwyczajny, zwany gołębiarzem, to bardzo szybki i bezwzględny drapieżnik, polujący często na gołębie, ale też bażanty czy nawet zające. W odróżnieniu od myszołowa ma żółte oczy, dłuższy ogon i faliste prążki na całym ciele. Nieregularnie pionowe u młodego, a regularnie poziome u dorosłego jastrzębia. Zimorodek. Zimorodek. Zimorodek to chyba najpiękniejszy polski ptak. Nazwa nie pochodzi od zimy, tylko od ziemi, w której na zboczach rzek zimorodek się gnieździ. Swoim długim dziobem łapie małe rybki, na które poluje z nadwodnych gałęzi. No i to by było na tyle w tej części. Jeśli chcesz zrobić mi prezent za włożoną pracę, to bardzo proszę o subskrypcję tego zupełnie nowego kanału.
Pamiętaj, że subskrybując, lajkując i oglądając takie filmy promujesz ochronę środowiska w Polsce. A więc dziękuję serdecznie za wszelkie reakcje w imieniu swoim i ptaków. Do usłyszenia niebawem w kolejnej części.